Szósty dzień sierpnia, Maria Taryznar, witam i zapraszam na raport. W dzisiejszym wydaniu zobaczą Państwo m.in. Nie milkną echa po tragicznym zdarzeniu w Katowicach. Trwa walka z żywiołem. Dawid Tomala z Tychów ze złotym medalem olimpijskim. Minął już niespełna tydzień od tragicznego zdarzenia w Katowicach, gdzie wskutek potrącenia przez kierowcę autobusu miejskiego życie straciła 19-letnia kobieta. Nadal nie milkną jednak echa po tym zdarzeniu, a olbrzymia fala nienawiści wylewa się na kierowców autobusów. Minął już niespełna tydzień od dramatycznego zdarzenia w centrum Katowic, gdzie śmiertelnie została potrącona 19-latka przez kierowcę autobusu. W internecie nie milkną jednak komentarze. Wylewa się ciągła fala hejtu zarówno w stronę kobiety, kierowcy, ale także kierowców komunikacji miejskiej w całej stolicy województwa śląskiego. Wzięli szaleńca z łapanki do pracy, to sam efekt. Żywcem pociąć na kawałki powoli i boleśnie. Do piachu go. To tylko kilka komentarzy wobec kierowcy, który niespełna tydzień temu śmiertelnie potrącił 19-letnią kobietę w Katowicach. Jednak hejt wylewa się nie tylko na kierowcę, lecz także na ofiarę i innych kierowców katowickiego PKM-u, którzy żyją dramatycznym zdarzeniem. Większość komentarzy w sieci przypisuje jednoznacznie winę kierującemu pojazdem. Jego koledzy z pracy uważają jednak, że nie wszystko jest tak oczywiste i nie należy podejmować pochopnych wniosków w tej sprawie. A sprawa ta jest nadal badana przez prokuraturę. Jutro natomiast ma się odbyć pogrzeb uczestniczki zdarzenia. To była bardzo niespokojna noc zarówno dla mieszkańców regionu, ale także dla strażaków z województwa śląskiego. Po obfitych opadach deszczu, które nadal się utrzymują, trwa walka z żywiołem. Po obfitych opadach deszczu, które nadal się utrzymują, mieszkańcy Śląska wciąż walczą z żywiołem. Ręce pełne roboty mają również strażacy, którzy w ciągu ostatniej doby odebrali wiele zgłoszeń. Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, w ostatnich godzinach strażacy z województwa otrzymali 233 zgłoszenia, z czego 111 dotyczyło zalanych piwnic, a pozostałe połamanych z powodu silnych wiatrów konarów, które spadły na przykład na drogi. Najwięcej interwencji odnotowano w Katowicach i Tychach. Generalnie była dość intensywna, jeżeli chodzi o działania. Mieliśmy łącznie 33 działania, czy 33 interwencje na terenie działania Komendy Miejskiej PSP w Tychach. Były to działania na terenie miasta Tychy, jak i powiatu bieruńsko-lędzickiego. W tej chwili mamy aktywne 3 zgłoszenia, które są zabezpieczane. Jest to zdarzenie w Bieruni na ulicy Wawelskiej, zdarzenie w Tychach na ulicy Fabrycznej i działania, które podejmujemy takie szersze w Lędzinach na ulicy Zamkowej, gdzie wylała rzeka. Interwencje prowadziła także m.in. Straż Pożarna w Rybniku. Od wczorajszej doby do dzisiejszego poranka do stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku wpłynęło 12 zgłoszeń związanych z intensywnymi opadami deszczu. Zgłoszenia te dotyczyły głównie zalanych piwnic budynków mieszkalnych, zalanych jezdni i dróg. Mieliśmy także pojedyncze przypadki związane z usunięciem nadłamanych konarów drzew. Intensywne opady deszczu wyrządziły szkody nie tylko na drogach i w piwnicach wielu budynków. Szkody zauważono także w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku. To tam nad wejściem opadł sufit. Obfite opady doprowadziły także do częściowego zatopienia statku na Jeziorze Żywieckim. To tylko część interwencji z ostatniej doby. W związku z prognozowanymi dalszymi opadami deszczu strażacy z województwa śląskiego spodziewają się dalszego wzrostu poziomu wód i podtopień. Dawid Tomala z Tychów ze złotym medalem olimpijskim. 31-latek w chodzie na 50 km zdeklasował swoich rywali. Przewaga Polaka na 10 km przed końcem wyścigu wynosiła blisko 3 minuty, co zrobiło niemałe wrażenie pomimo morderczego chodu w 30 stopniach Celsjusza. Kolejny dzień walki o medale olimpijskie i kolejny sukces polskiej kadry. Tym razem nie w Tokio, a w Sapporo w związku z wysoką temperaturą odbył się konkurs lekkoatletyczny w chodzie sportowym. Pomimo zmiany miejsca temperatura dobiła do 30 kresek powyżej zera, w związku z czym zawody odbyły się w iście morderczych jak na chodziarzy warunkach. Od samego początku rywalizacji w czołowej grupie szedł reprezentant Polski Dawid Tomala. 31-latek pochodzący z Tychów prowadził grupę przez wiele kilometrów, jednak prawdziwe przełamanie nastąpiło gdzieś w okolicach 30 kilometra. To wtedy Tomala wrzucił szósty bieg i pomknął przed rywalami, zwiększając z każdą minutą swoją przewagę. Na 6 kilometrów przed metą wynosiła ona już ponad 3 minuty. Polak do samego końca nie dał się doścignąć rywalom i zdobył złoty medal z czasem 3 godziny 50 minut i 8 sekund. 31-latek okazał się prawdziwą sensacją tegorocznych igrzysk.
Igrzysk. Dlaczego? Otóż do tej pory nie miał on żadnych sukcesów na arenie międzynarodowej. Urodzony w Tychach zawodnik był w 2011 roku młodzieżowym mistrzem Europy w chodzie na 20 km. A 50-kilometrowy dystans ukończył dopiero drugi raz w życiu. Złoty Tyszanina jest czwartym polskim złotym medalem Igrzysk Olimpijskich w chodzie na 50-kilometrowym dystansie. Wcześniej aż 3 razy z rzędu triumfował Robert Korzeniowski, który został mistrzem olimpijskim w Atlancie, Sydney i Atenach. Warto wspomnieć również o innych reprezentantach. Na 12 pozycji rywalizację w Sapporo zakończył Artur Brzozowski. Dystansu 50 km nie ukończył jednak Rafał Augustyn. Szczepienia to eksperyment medyczny, nawołują antyszczepionkowcy. Z drugiej strony zaś płyną apele, żeby szczepić się jak najszybciej i w jak najmłodszym wieku. Do debaty na temat szczepień przeciwko COVID-19 zaprosiliśmy Katarzynę Bros-Wolderdorf, wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców oraz Zdzisława Wolskiego, lekarza i jednocześnie posła Lewicy. I straszenie społeczeństwa śmiertelną falą wirusa wygląda wyłącznie na propagandę. Doktor, czy pani pamięta jakąś epidemię grypy, że nie było gdzie pacjentów w ciężkim stanie kłaść? Pamięta pani taką epidemię? Karetki czy pan doktor, czy pan doktor w karetkach pod szpitalem? Za nami głośna debata na temat szczepionek przeciwko COVID-19. W debacie telewizji TVT wzięli udział Katarzyna Bros-Walderdorf, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców oraz Zdzisław Wolski, lekarz i jednocześnie poseł Lewicy. Z jednej strony płyną zachęty, żeby się szczepić, z drugiej środowiska tzw. antyszczepionkowców ostrzegają przed eksperymentem medycznym. Każda ze stron ma swoje argumenty. Dziś dyskusja na ten temat toczyła się na naszej antenie. Trzecia faza badania klinicznego jest to faza eksperymentu medycznego, jest to faza badania klinicznego. Producenci podają, że nie są znane ani skuteczność tych preparatów, ponieważ badana jest dopiero od kilku miesięcy. Dla mnie jest to, no coś w tym jest. Drobne problemy są oczywiście, ale no generalnie jest to wszystko wyssane z palca. Ostra wymiana zdań dotyczyła również szczepień wśród najmłodszych. Reprezentantka środowiska antyszczepionkowców uważa bowiem, że są one niepotrzebne. To nie ma żadnego powodu, żeby narażać najmłodszych na podawanie im eksperymentalnego preparatu, który być może prowadzi do długofalowych zmian. Rzadko chorują w sensie klinicznym, przepraszam, mówię jakichś znaczących w stanie ciężkości dziecka z COVID-em, ale za to dzieci przenoszą na swoich rodziców, babcie, prababcie. Całej debaty posłuchacie Państwo dziś po serwisie Raport. Za kilka dni miesiąc od tragedii w Borowcach. Podejrzany o zabójstwo 3 osób Jacek Jaworek wciąż nieuchwytny. Wystawiona została za nim czerwona nota Interpolu. Tymczasem w sieci pojawiła się nieoficjalna informacja na temat ocalałego w tym zdarzeniu 13-latka, który miał zostać objęty policyjną ochroną. Informacji tych nie potwierdza prokuratura ani policja. 13-letni Gianni jako jedyny wyszedł cało z masakry, jaka wydarzyła się 10 lipca w domu w Borowcach. Nieoficjalnie od kilku dni w mediach powielana jest informacja, jakoby chłopcu została przydzielona ochrona. Zwróciliśmy się o udzielenie informacji na ten temat do częstochowskiej prokuratury, która nadzoruje śledztwo w tej sprawie. Mogę udzielić jedynie informacji, że czynności związane z ochroną świadków i innych uczestników postępowania są objęte klauzulami niejawności. W związku z tym prokuratura w takich sprawach nie udziela żadnych informacji. Równie krótkim wyjaśnieniem sprawę skwitowano w Śląskiej Komendzie Wojewódzkiej Policji. W mailu, jaki otrzymaliśmy, czytamy: zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych nie mamy możliwości ujawniania tego typu informacji. Nikt zatem oficjalnie nie potwierdza, ale też nie zaprzecza, że nad bezpieczeństwem 13-latka czuwają odpowiednie służby. Wiadomo na pewno, że w internecie trwa zbiórka pieniędzy. Na stronie zbiórki rodzina pisze:
Zrobimy wszystko, aby dramatyczne chwile, których był świadkiem, nie odcisnęły piętna na jego psychice. Gianni bardzo potrzebuje spokoju i pomocy. Już nigdy nie będzie mógł pograć z bratem w piłkę, iść porozmawiać z tatą, przytulić się do ukochanej mamy. Pozostaną jedynie w jego pamięci. Sprawmy, aby Gianni poczuł, że w ogromie tej tragedii nie został sam. Rodzina chłopca podpisała się pod tym apelem, a organizatorem zbiórki jest Fundacja Się Pomaga. Na terenie gminy Suszec aktualnie zasypywany jest szyb numer 1 w kopalni Krupiński. Odpowiedzią na zmiany związane z transformacją w tym regionie górniczym jest projekt Nowa Energia Suszec, który zakłada wejście na rynek nowych technologii. Coraz głośniej i śmielej mówi się o transformacji górnictwa i wygaszaniu kopalń na Śląsku. W ostatnim czasie rozpoczęto zasypywanie szybu numer 1 likwidowanej kopalni Krupiński znajdującej się na terenie gminy Suszec. Prace z tym związane mają się zakończyć w październiku bieżącego roku. Transformacja, bo to już dzisiaj po prostu jest nieunikniona i to widzimy na całym świecie, nie? Że to po prostu szczególnie w Europie i od tego nie uciekniemy, czy chcemy, czy nie chcemy. I tutaj Krupiński na pewno troszeczkę wszystkich boli, że kopalnia została tak szybko zamknięta. No ale patrząc z perspektywy już czasu, tych 5 lat, kiedy się rozpoczęły te prace likwidacyjne, można powiedzieć, że po prostu być może, że to może być taki, jak gdyby, nawet się dobrze dla tego terenu, że być może to społeczeństwo nasze, tutaj Śląska, zrozumie, że kopalnie nie będą trwały wiecznie. Jak podkreśla wójt, dotychczas tradycją na Śląsku było to, że z większości rodzin na kopalni pracował zarówno dziadek, ojciec, jak i syn. Teraz to wszystko ma się zmienić. Musimy wrócić do normalności rzeczywistości, że tak już nigdy nie będzie. I to widzimy dzisiaj w świecie, że to po prostu jest nierealne. I tutaj nawet bym powiedział, że to Śląsk nasz, patrząc teraz z perspektywy tych 5 lat, co się dzieje na Krupińskim, czeka już nie restrukturyzacja, ale głęboka reformacja. Taka jest prawda, czyli transformacja głęboka, czyli po prostu przejście od przemysłu węglowego w przemysły już całkiem nowe, przemysły oparte na cyfryzacji, automatyzacji. Projektem, który ma być krokiem wyprzedzającym transformację czy zamknięcie kopalni Krupiński, jest Nowa Energia Suszec, za którą odpowiada samorząd, KSSE oraz spółka restrukturyzacji kopalń. Te tereny, które są praktycznie w rejonie może nawet tego filara szybowego, i to są bardzo duże hektary, to po prostu tam może powstać, znaczy mogą powstać bardzo fajne i dobre zakłady, które po prostu będą tymi wizytówkami XXI wieku. Na terenach już tych zdegradowanych po prostu też planujemy i tutaj SRK się też zobowiązała w ten sposób zrewitalizować, żeby tam można było na przykład urządzić farmy fotowoltaiczne. Proces transformacji będzie długi, ale zdaniem samorządowców da szansę mieszkańcom na przekwalifikowanie się, a co za tym idzie zmianę zawodu na inny. Kolejny sukces Polaka na arenie międzynarodowej. Tym razem nie chodzi o olimpijski medal, lecz o zwycięstwo w prestiżowym Pucharze Świata w szachach. Zawodnik GKS-u Katowice Jan Krzysztof Duda został pierwszym polskim triumfatorem turnieju o Puchar Świata w szachach. Chociaż obecnie żyjemy emocjami związanymi z Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio, to warto spojrzeć również na historyczny sukces Polaka w szachach. Jan Krzysztof Duda, na co dzień reprezentant GKS-u Katowice, sięgnął po Puchar Świata jako pierwszy Polak w historii. W finałowym starciu zmierzył się z Rosjaninem Siergiejem Karjakinem, pokonując go w 30 ruchach. Dziękuję wszystkim za kibicowanie i wsparcie. Byliście mega. Super się cieszę z sukcesu. Dziękuję wszystkim. Pozdrowienia Soczi. Polak popisał się opanowaniem i precyzją w każdym wykonanym ruchu. Niesamowita sprawa. Jan Krzysztof Duda z Pucharem Świata 2021. Ależ on to zrobił. Ależ on pokazał klasę. Ależ on okazał się tam najlepszy. No niesamowita sprawa. Jan Krzysztof Duda, po raz kolejny to powtarzamy, zdobywa Puchar Świata, przechodzi do historii polskich światowych szachów, nie pozostawił dzisiaj złudzeń. Za zdobycie Pucharu Świata Jan Krzysztof Duda dostał premię w wysokości $110 000 oraz, co najważniejsze, awansował do turnieju kandydatów. I tą sportową wiadomością kończymy dzisiejsze wydanie raportu. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia.